Radio Kraków. No i są papiery na biurku przygotowane. To wszystko, co potrzebne do tego, aby wyruszyć bezpiecznie i spokojnie do celu, dojechać najlepiej z Radiostradą. Marcin Koczyba i Marek Hanwerker. Dzień dobry, panowie. Dzień dobry. Dzisiaj nasza dzielna załoga postara się państwu przypomnieć o paru rzeczach, bo wiem, że wszyscy to wiemy, ale to zwykle gdzieś nam umykają takie szczegóły przed wyjazdami. Ostatnio próbowaliśmy państwu tutaj przedstawić takie nasze drogi alternatywne, żeby nie jechać tą Zakopianką. Dobrze, że o tym przypomniałeś. To jest na naszej stronie. Zapraszamy państwa. radiostrada.auto.pl. Tak, tam jest. Wszystko i na państwo Facebooku znajdą. Też widziałem już. Tak, jest na Facebooku, też tam zapraszamy do wejścia na naszą stronę facebookową Radiostrady, bo tam też mogą państwo też proponować swoje trasy, bo to nie jest tak, że my jesteśmy alfomiomy. No tak. Tutaj Marek odrobił pracę domową, wyznaczył trasę, no i Mateusz Mija zrobił grafikę, no i nie to, żeby zacząć, są sprawdzone trasy. Ja i wszystkimi trasami, które państwo mają tam zaznaczone, ja wszystkimi nimi jeździłem i to wynika z mojego doświadczenia. To nie jest tak, że ja sobie wymyśliłem taką w teorii, taką patrząc, trasę, tak, po mapie, tak. Tylko ja przejechałem te trasy i naprawdę je polecam. Czyli tak, tam mamy trasy, a dzisiaj porozmawiamy trochę o przygotowaniu samochodu. Tak. Bo o tym, że opony zimowe i o tym wszystkim to na ogół mówimy, ale dzisiaj trochę więcej, bo być może pojadą państwo na święta, a może i święta, i Sylwestra, w tym czasie może zmienić się pogoda, może przyjść zima. Poza tym prawdopodobnie wielu kierowców uda się w góry, no bo to jest taki czas, kiedy właśnie w górach chcemy być. No i tu trzeba się przygotować. Marku, no to zacznijmy może bardzo. Od najprostszej rzeczy, od dokumentów. Mhm. Państwa, brak dokumentów to jest oczywiście mandat, a nie mówiąc o tym, że będziemy się denerwować, bo to zaczynają nas to kontroli, nie mamy żadnych dokumentów, bo zostawiliśmy na winnej kurtce. Sprawdźmy dokumenty, czy mamy. Dawniej się to sprawdzało, tak paszporty przed wyjazdem, czy z granicy nie wracać. Ale teraz sprawdźmy normalne nasze dokumenty, nie powinno być z tym żadnego problemu. Dziś jest dopiero poniedziałek, więc jest czas na to, żeby na przykład zrobić zapomniany przegląd samochodu techniczny, bo jak tego nie mamy, to katastrofa. To... Sprawdzić, do kiedy mamy ubezpieczenie. No sprawdzić po prostu dokumenty, żebyśmy jechali z spokojną głową, bo to jak nas zatrzyma policja... Włożyć w woreczek, przygotować w jednym miejscu, żebyśmy mieli wszystko i załatwione. Druga sprawa, o której ja tu państwa namawiam i my w Radiostradzie też namawiamy, to jeśli już o dokumentach mowa i papierach, to karta ratunkowa. Tą kartę możemy pobrać z internetu. Karty ratownicze do każdego samochodu są inne. Więc proszę sobie poszukać, wydrukować i włożyć za tą osłonę przeciwsłoneczną samochodu. Bardzo potrzebna rzecz w razie wypadku. Strażacy wiedzą, gdzie można ciąć samochód, gdzie nie ma napinaczy pirotechnicznych czy innych rzeczy, które mogłyby przeszkodzić i gdzie szukać akumulatora. Jeszcze jedna taka uwaga. Bardzo często się zdarza, że zaczaskujemy kluczyki w samochodzie. No i w końcu zaczyna się problem. Oczywiście są specjalistyczne firmy, które przyjadą i otworzą ten samochód. Nie tanio. Natomiast ja zawsze uważam, że drugi komplet kluczyku można przekazać drugiej osobie, która z nami jeździ. Mhm. Na przykład żona wkłada do torebki, gdzieś tam ma w torebce, jak zaczaśniemy, to zawsze ten drugi komplet kluczy, czy zostawiamy nawet taki komplet tam, gdzie mieszkamy i w ten czas droga tam gdzieś niedaleko jest parking, możemy się cofnąć, wziąć ten drugi komplet kluczy i otworzyć, bo bardzo często się zdarza, że przy tej elektronice całej, przy tych temperaturach lubią się zatrzaskiwać. Tak, ale to jedno, że zatrzasną, to jest jeszcze pół biedy, bo wybijesz szybę i jesteś w środku, tak? Ale jak zgubisz kluczyki, to... Z tym rozbijaniem szyby to jest taka dziwna sprawa, rzeczywiście, bo okazuje się, że ta najmniejsza szybka w samochodzie, którą wydaje się nam, że trzeba rozbić, to ona jest najdroższa w samochodzie. Dlatego... I dlatego są takie dziwne czasami... Nie, żartuję z tym rozbijaniem. To nie rozbijamy, tylko wzywamy specjalistę, który nam otworzy auto. Dobrze by było sprawdzić takie podstawowe rzeczy w samochodzie. Więc sprawdźmy oświetlenie samochodu. Czy mamy sprawne wszystkie światła. Weźmy zapasowe żarówki. Sprawdźmy, no jeżeli mamy taką możliwość, sprawdźmy, doładujmy ten akumulator przed wyjazdem. Jeżeli mamy garaż, czy możemy go wyjąć na chwilę, doładować go przed wyjazdem, bo wiadomo, że w tej chwili te akumulatory są bardzo rozładowywane, bo wchodzimy do samochodu, włączamy nawiew, wycieraczki, ogrzewanie, to wszystko pochłania prąd i ten akumulator, będąc trochę rozładowany, może nam tam zawiść. A pamiętajmy o tym, że musimy się spodziewać minusowych temperatur. Jedziemy w góry. Musimy być przygotowani na wszystko. W górach potrafi się
pogoda zmieni w ciągu dosłownie paru godzin i rano możemy wstać, a samochód będzie zasypany, samochód będzie w minus tam 10-15 stopni. Ja kiedyś miałem taki przypadek, że w Bukowinie Tatrzańskiej tak w nocy sypnęło, że dopiero po trzech dniach staliniec, pamiętacie, taki były takie spychacze, ten staliniec dopiero zrobił drogę i można było wyjechać stamtąd. No, dosłownie na to musimy być przygotowani. Jeszcze bym powiedział o takich dwóch rzeczach. Możemy sobie bardzo prosto sprawdzić wszystkie płyny w samochodzie. Jeżeli mieliśmy w lecie jakiś przypadek, że płyn chłodniczy nam gdzieś ubywał, dolaliśmy wody, no to niestety musieliśmy go w tym momencie rozcieńczyć. I ta temperatura może spowodować to, że on zamarznie. Ten płyn jakiś tam jest, ale już to nie rozcieńczony. Ma inne właściwości. Więc jeżeli rozcieńczaliśmy płyn, to wymieńmy go przed wyjazdem. Cały płyn. To nie jest taki olbrzymi koszt, a spokojnie się w nocy śpi. Ja tu mam jeszcze tak. Wszelkiego rodzaju uszczelki. Jeżeli mamy możliwość kupić taki silikonowy spray, który jest specjalny do uszczelek, przejedźmy te uszczelki, będziemy mieć święty spokój. Przed wyjazdem nie myjmy samochodu, nie daj Boże, na takiej automatycznej myjni. Wiem, umyłem kiedyś, tak, wiem, o czym mówisz. Tak, wszystko zamarza w ten czas. Są takie specjalne płyny do zamków samochodowych. Przesmarujmy te zamki. Tak, a te do odmrażacza. A odmrażacz nosimy w kieszeni, a nie zostawiamy w aucie. Ja tutaj zrobiłem takie małe zestawienie tego, co powinniśmy mieć w bagażniku. Pamiętajmy Państwa, że różne rzeczy mogą się zdarzyć. Ja tu zacząłem od miotełki, którą trzeba odczyścić samochód. I lepiej mieć dłuższą. I dłuższą, żeby, taką, tak. Większa, żeby nie trzeba było się przytulać do auta, żeby dach odśnieżyć. Tak. Przewody rozruchowe. No takie przewody można kupić za niewielkie pieniądze. One mogą się bardzo przydać, bo w momencie, kiedy nam akumulator odmówi posłuszeństwa, a nuż będzie sąsiad blisko stał, tymi przewodami będziemy mogli odpalić ten samochód. Wszyscy się śmiali ostatnio za podręczną łopatkę, którą odsypać można samochód, odkopać. No może nie taką dużą szuflę, ale jakąś małą łopatkę, która pomogłaby nam w takich jakichś drastycznych sytuacjach. Ja kiedyś widziałem taką sytuację, że samochód była gołoleć, samochód stał na zakręcie i nagle zaczął się zsuwać po prostu. Wyleciał kierowca, miał taką właśnie małą łopateczkę, doskoczył na pobocze, a tam na tych poboczach zbiera się zawsze trochę tego żużla, tego, co posypują. Złapał, podsypał i dzięki temu samochód się zatrzymał. Więc nigdy nie wiadomo, kiedy nam to będzie potrzebne. No poza tym właśnie może służyć do wykopania się z zaspy, tak, czy jakiegoś kopnego śniegu. Pamiętajmy o łańcuchach. No, proszę Państwa, no różnie może być. Łańcuch to jest to, co może nas uratować. Pamiętajmy tylko o jednym. Łańcuchy zakładamy w ten czas, jak jest śnieg. Jak jest warstwa śniegu i ten łańcuch ma się w co wbijać. Bo jak jest... Tą najgorszą rzeczą dla kierowców, co ja zawsze mówię, to jest czarny lód. Jeżeli jest czarny lód, czyli to cieniuteńka warstwa lodu, to nie zakładajmy łańcuchów, bo to nic nie pomoże. Łańcuch będzie się ślizgał, mało tego, zniszczymy jeszcze opony. Zakładamy w ten czas, jak jest kopny, taki duży śnieg, nasypał, biało, zakładamy łańcuchy i w ten czas bez problemu wszędzie dojdzie. Kto nie jechał, to warto, żeby spróbował, bo różnica jest rzeczywiście bardzo duża. Liczę na to, że każdy ma zapasową linkę holowniczą gdzieś w samochodzie, gdzieś tam zwiniętą, bo czasami bywa tak, że trzeba będzie nas jakiś zaspy wyciągnąć. Jeżeli mówimy już o zaspach, to tutaj rozmawialiśmy przed chwilą o takiej sprawie. Proszę Państwa, nie parkujmy samochodów w zaspach śnieżnych. To znaczy czasami jest tak, że nie mamy gdzie zaparkować, a jest... Odkopmy tą zaspę. Dlaczego? Bywa często tak, że mamy uszkodzoną tą dolną płytę pod samochodem. I jak wjedziemy w taką kopną, tą osłonę silnika, może się zdarzyć tak, że śnieg dostanie się do układu rozrządu. Silnik jest gorący, roztopi to, woda wejdzie między tryb a pasek i rano przy odpalaniu samochodu zerwiemy pasek rozrządu i zniszczymy całkiem silnik. No to katastrofa, tak. Uważajmy, nie wjeżdżajmy w te kopny śnieg, odkopmy ten sobie, to miejsce sobie, zróbmy takie miejsce do parkowania. Śmialiśmy się tu przed chwilą z tego kociego żwirku, ale ten koci żwirek może nam czasami uratować. Sypiemy go w skarpetę, tak, albo w jakiś inny, możemy sobie uszyć woreczek jakiś z materiału. Wsypujemy koci żwir, jakiś silikonowy na przykład, wkładamy pod siedzenia i on absorbuje wodę, która się tam wydostaje. Tylko pamiętajmy o tym, że to do pewnego momentu, potem ten żwir trzeba znowu wymienić, bo on jak zbryluje, no to stwardnieje i już koniec. I wtedy taka prosta rzecz. Ale wiesz, do czego jeszcze żwir się nadaje? Tak. Do podsypania. Jeśli jesteś na podjeździe jest bardzo ślisko, no właśnie, zamiast sypać piaskiem, można podsypać tym żwirkiem i też się sprawdza. Też się sprawdza. No, także
Także koty górą. Koty górą. No, taka podstawowa rzecz jak latarka. No, no, nie możemy, takie są konieczne rzeczy. Ja bym proponował mieć na główną, bo te jednak, te czołowe właśnie. Tak, fajne jest, to jest czołowe, fajna rzecz. Tak, i ręce mamy wolne, możemy wtedy robić cokolwiek trzeba. Mało tego, jak idziemy wieczorkiem na spacer, to sobie taką latareczkę możemy założyć i w ten czas po pierwsze będziemy widzieć drogę, a po drugie będziemy my widoczni. Bo jednak te spacery wieczorne po jakichś takich dziwnych drogach, ja tam widziałem takich spacerujących wieczorem ubranych na ciemno ludzi i to na tle śniegu wydaje się, że ich będzie widać. Nie widać tego w nocy, proszę Państwa. Uważajmy na to, bo różni ludzie jeżdżą po drogach, a nasze bezpieczeństwo są najważniejsze. No, o kamizelce to nawet nie będę wspominał, tak, apteczce tak, i takich tak, podstawowym tak. wyposażeniu, które jest obowiązkowe w samochodzie, no bo to musimy mieć. I jedną rzeczą ja zawsze zabieram ze sobą, to coś, jakąś taką czekoladę, czy coś takiego krzepiącego. Mhm. Bo pamiętajmy Państwa, że możemy wylądować w tym korku na parę godzin. No, różnie bywa to. I w ten czas trzeba w jakiś sposób się wzmacniać. W termosie wziąć sobie na drogę, ja sobie biorę taki, mam kubeczek, gorącą kawę i sobie tą kawę po drodze sobie popijam. Coś takiego do zjedzenia. I pamiętajmy jeszcze o jednej rzeczy, to wczoraj właśnie na to zwróciłem uwagę. Jeżeli zaczynamy jazdę, to nie jedźmy to w kurtkach ciepłych, w czapkach, w rękawiczkach. Dzieci jak wkładamy do fotelików, to one nie mogą być ubrane w kurtkę. Musimy tą chwilę gdzieś przejechać się, odjechać niedaleko miejsca zamieszkania, bo nie wolno. Gdzieś stanąć na stacji benzynowej, rozebrać te dzieci z tych wszystkich ubiorów. Jak siebie się zagrzeje też. W samochodzie. Tak, jak się zagrzeje w samochodzie. Rozbierzmy się, bo zagotujemy się w tym samochodzie i oprócz tego jest bardzo niewygodnie. Tak, ograniczone ruchy. I trzecia rzecz, pasy bezpieczeństwa, które przez taką kurtkę puchową nie są dociśnięte jak należy. I wtedy efekt przy zderzeniu jest taki, że one działają jak tasak. Więc rozgrzejmy ten samochód, stańmy po paru kilometrach, jak się nagrzeje w samochodzie i rozbierzmy to towarzystwo z tych kurtek zimowych. Jedźmy wypoczęci. Trzeźwi, róbmy przerwę na jedzenie. Nie zatrzymujmy się tylko po to, żeby się, że tak powiem, skorzystać z toalety, tak. Ale przy okazji starajmy się właśnie coś zjeść w spokoju. Nie jedzmy w miarę możliwości w trakcie jedzenia, bo jak się zakrztusimy, to jest problem. Nie pijmy wrzących napojów, bo też może być problem. Raczej starajmy się unikać takich rzeczy. No i jedźmy przede wszystkim z głową, rozsądnie, bezpiecznie, spokojnie i pamiętajmy, że tak jak mówiliśmy to w Radiostradzie w piątek, wakacje zaczynają się już w domu, kiedy wychodzimy. Nie jest tak, że musimy dojechać gdzieś, dopędzić w wakacje, to w tym wypadku urlop świąteczny, że musimy dopaść, nie wiem, z prędkością światła do tego miejsca, dokąd jedziemy, bo to też jest atrakcja jazda. Można coś zwiedzić, można dlatego coś zobaczyć. Przygotowaliśmy takie między innymi atrakcyjne drogi. Poświęcić sobie jeden dzień na dojechanie sobie do ośrodka wczasowego, ale po drodze coś zobaczmy. Mhm. Spokojnie, bez nerwów, bo to nie ma się co pędzić, bo to nie na czas się jedzie. Tam... Tak, zwłaszcza, że nic nie, to nie da, jak będziemy jechać jak szaleni. Nie dojedziemy szybciej, a możemy w ogóle nie dojechać. Możemy nie dojechać. Mareczku, bardzo ci dziękuję. Marek Handwerker, nasz ekspert motoryzacyjny, przygotował listę, co mieć ze sobą na podróż. Postaramy się taką listę Państwu przygotować na naszej stronie internetowej. Tak, żeby nie obiecujemy, Państwo... ale tak, być postaramy może. Się. A na razie zachęcamy do oglądania map i tych tras alternatywnych. Dziękujemy bardzo.